Przed wami i tak, tak wam to założę. Następny brat pewnie ten. Marek podejdzie do was, Marek Celiński, wam to dopnie. Jest tylko prośba do was, ponieważ no, szkoda czasu jest. Później sami sobie dopniecie środek. My tylko zamkniemy górę i tutaj poprawimy, żeby to wyglądało, a później sobie dopniecie sam środek. To już nawet jak wrócicie, bo to jest bez znaczenia. Także przekazania sztandaru narodowego i wtedy podejdę do obecnego chorążego, który wyjdzie na środek, skłoni sztandar, ja ucałuję kraj, przekaże mi i wtedy ja pokazuję bratu chorążemu, staję chorągwi, i też pochylam, całujesz kraj, pokazuję ci i wracasz na miejsce, które wcześniej zajmował chorąży, jak był ustawiony z flagą. I to wszystko. Nigdy tamta noc nie kończy się, nigdy światło tamtej nocy nie zagaśnie. Nie poznałem ciebie, panie, gdy zbudziłeś mnie wołaniem. Skupienie myśli moje były w Tobie, a moje były w Tobie, a serce moje były w Tobie, tylko Tobie. Thank you.
popatrz w dal, serce twoje zadrży z radości. Oto twoje dzieci z daleka wracają, córki twe na rękach niesione. Jeruzalem, Jeruzalem, odrzuć daleko już twój smutek. Jeruzalem, Jeruzalem, śpiewaj, tańcz przed tym Bogiem. Do twojego światła nadciągną narody, królowie do blasku twego wschodu. Do twojego światła nadciągną narody, królowie do blasku twego wschodu. Mnogość wielbłądów zaleje cię, za morza napłyną bogactwa. Będą zefy ze Saby, z Madianu, nucąc razem hymny na cześć Pana. Jeruzalem, Jeruzalem, odrzuć daleko już twój smutek. Jeruzalem, Jeruzalem, jest pogłębianie życia religijnego, szczególne umiłowanie modlitwy różańcowej. Kandydaci założyciele i bracia rycerze za zgodą czcigodnego księdza proboszcza chcą powołać chorągiew zakonu w tutejszej parafii. Czterech kandydatów założycieli zgłasza chęć przystąpienia do zakonu. Michał Czepłakow. Jestem. Krzysztof Dylewski. Jestem. Mateusz Łukomski. Jestem. Adam Cieliński. Niech wystąpią ci, którzy chcą zostać rycerzami Jana Pawła II. Drodzy kandydaci, zapoznaliście się z regułą zakonu i jego prawami. Czy potwierdzacie chęć wstąpienia w szeregi zakonu rycerzy Jana Pawła II? Potwierdzam. Czcigodny księże kapelan, obecni tutaj kandydaci proszą o przyjęcie do zakonu rycerzy Jana Pawła II. Znakiem ich włączenia będzie przyjęcie szaty zakonnej, złożenie ślubowania, nałożenie pektorału i twoje błogosławieństwo. Czy są świadomi tej wielkiej godności rycerza i swoich obowiązków? Przygotowywali się w okresie próby, potwierdzili, że chcą stać się rycerzami Jana Pawła II. Ufam, że obowiązki rycerskie będą wykonywać właściwie. Zatem niech przystąpią. Teraz nowi bracia otrzymają manturę, płaszcz rycerski zakonu rycerzy Jana Pawła II.
przyjęliście szatę zakonną. Niech będzie dla was zbroją chroniącą przed złem i znakiem nowej drogi duchowej. Noście ją z godnością, służąc Chrystusowi i Kościołowi. Amen. Bracia, teraz w duchu pokory wypowiecie wobec zgromadzenia rotę ślubowania. Zacni bracia, do ślubowania. Ślubuję uroczyście jako rycerz Jana Pawła II. Ślubuję uroczyście jako rycerz Jana Pawła II. Wierność Bogu, Ojcu Świętemu i Ojczyźnie. Wierność Bogu, Ojcu Świętemu i Ojczyźnie. Ślubuję wytrwać w wierze. Ślubuję wytrwać w wierze. Oraz nauce świętego Kościoła Rzymskokatolickiego. Oraz nauce świętego Kościoła Rzymskokatolickiego. Ślubuję poznawać i propagować nauczanie świętego Jana Pawła II. Ślubuję poznawać i propagować nauczanie świętego Jana Pawła II. Nie szczędzić sił w pomocy dla słabych i potrzebujących. Nie szczędzić sił w pomocy dla słabych i potrzebujących. W służbie Kościoła i Ojczyzny. W służbie Kościoła i Ojczyzny. Ślubuję również przestrzegać reguły zakonu. Ślubuję również przestrzegać reguły zakonu. Tak mi dopomóż Bóg. Tak mi dopomóż Bóg. Zacni bracia, po ślubowaniu. Boże, od którego pochodzą wszelkie prawa, zamiary i święte pragnienia, ufamy, że to Ty pociągnąłeś po sobie tych braci i rozpaliłeś w nich pragnienie służenia Tobie, stawiając sobie za wzór świętego Jana Pawła II. Wspomóż ich swoją łaską, prowadź w nich dzieło, które sam rozpocząłeś i nie dopuść, aby kiedykolwiek odwrócili się od Ciebie. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Powstańcie, braci. Teraz nowi bracia otrzymają pektorał rycerski, który jest dla rycerza Jana Pawła II widzialnym znakiem przynależności do stanu rycerskiego, przyszłych funkcji i stopni rycerskich. Otrzymają również różaniec. Zacny bracie, przyjmij ten pektorał rzymski, idź, rycerski i idź za Chrystusem ku boku świętego Jana Pawła Wielkiego. Amen. Zacny bracie, przyjmij ten pektorał rycerski, idź za Chrystusem ku boku świętego Jana Pawła Wielkiego. Amen. Amen. Zacny bracie, przyjmij ten pektorał rycerski i za Chrystusem Bogu świętego Jana Pawła Wielkiego. Amen. Zacny bracie, przyjmij ten pektorał rycerski i za Chrystusem Bogu świętego Jana Pawła Wielkiego. Amen. Zacny bracie, przyjmij ten różaniec, który według średniowiecznej tradycji jest mieczem do walki ze złem, jako rycerz używaj go często. Amen. Zacny bracie, przyjmij ten różaniec, który według średniowiecznej tradycji jest mieczem do walki ze złem, jako rycerz używaj go często. Amen. Zacny bracie, przyjmij ten różaniec, który według średniowiecznej tradycji jest mieczem do walki ze złem, jako rycerz używaj go często. Amen. Zacny bracie, przyjmij ten różaniec, który według średniowiecznej tradycji jest mieczem do walki ze złem, jako rycerz używaj go często. Amen. Powiększył się zastęp rycerzy Jana Pawła II. Radujmy się i dziękujmy Bogu, od którego pochodzi wszelkie dobro.
Nowych braci niech wspiera modlitwa i otacza opieka wspólnoty, a ich rodzinom niech zawsze towarzyszy łaska i pomoc naszego Pana Jezusa Chrystusa, któremu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen. Zacznij bracia, rycerze wiary. Był zdrowy. Był zdrowy. Bracia i siostry, oto nowi rycerze Jana Pawła II. Zacni bracia, wstąp. Bardzo piękna, wzruszająca ceremonia. Wspominamy w homilii dorobku świętego Jana Pawła, który mówił również i o wspólnocie rodziny. Dlatego za chwilę, jak zakończymy tą ceremonię erygowania i za chwilę zostanie odczytany dokument, to wtedy będziemy uczestniczyli w przepięknym obrzędzie jubileuszu 60-lecia czcigodnych małżonków. Czcigodny księże kapelani, teraz odczytam dekret do utworzenia chorągwi w tutejszej parafii oraz przekażę go na ręce księdza proboszcza. Warszawa, 15 listopada roku pańskiego 2018, we wspomnienie świętego Alberta Papieża w 7 roku działalności zakonu. Dekret numer EC046/2018. Przybierając się do prośby czcigodnego proboszcza miejsca, braci rycerzy oraz stosownie do numerów od 9 do 11 reguły zakonu rycerzy Jana Pawła II, niniejszym eryguję chorągiew zakonu rycerzy Jana Pawła II pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej w Milanówku przy ulicy Kościuszki 41 w Komandoli Warszawskiej prowincji polskiej. Chorągiew wpisano do rejestru pod numerem PL02046. Czcigodnemu księdzu kapelanowi, zacnym braciom rycerzom tej chorągwi życzę wielu łaski Bożych i opieki naszego świętego patrona w pracy dla Kościoła, zakonu i ojczyzny. Podpisał prowincję polską. Odnośny dekret przekazuję na ręce księdza proboszcza. Ostatnim aktem erygowania chorągwi jest przekazanie sztandaru narodowego braciom z tutejszej chorągwi. Zacni bracia chorągwi świętej Jadwigi do przekazania sztandaru.
prowadzi do Jerycha. Dzień Boży zbliża się przechodzień. Lecz co to? Głos jakiś tęskny słychać. To ślepiec woła przy tej drodze. Pan zatrzymał się przy nim. Co mam ci uczynić? Odpowiedz, co ci potrzeba? Synu Dawida, daj wzrok. Boży przechodniu, daj wzrok. Panie, nie widzę od lat. Chcę przejrzeć choćby na chwilę. Abyś Boże widział światy. Wystarczą znów wiary pełne słowa, byś przejrzał jak ślepiec przed laty. Pan na pewno przystanie, gdy usłyszy wołanie. Zapyta, co ci potrzeba. Synu Dawida, daj wzrok. Boży przechodniu, daj wzrok. Panie, nie widzę od lat. Chcę przejrzeć choćby na chwilę. Tutaj się korobi, że zebrali się na świecie.
siły, bo jak wiecie, żeby mężczyzna został rycerzem Jana Pawła II, jednak musi wykazać dużą odwagi, tej zwłaszcza takiej własnej, prywatnej, bo widzicie, trzeba się ubrać i trzeba wyjść. Także to wymaga odwagi. My, tak jak przed proboszcz wspomniał w kazaniu, słuchamy Ojca Świętego i czytamy, ale rycerze postawili sobie również dodatkowy cel, abyśmy usłyszeli to, co do nas pisał i mówił. Bo nie jest problemem, że właśnie czytamy gdzieś o tym i słuchamy, że ktoś mówi, ale jakoś mamy trudność z usłyszeniem tego, co do nas mówił. Dlatego rycerze są właśnie po to, aby przypominać ciągle, gdyż Jego słowa są aktualne. Osobiście sami się z tym ciągle spotykamy na comiesięcznych spotkaniach, gdy czytamy Jego słowo, jak bardzo jest to aktualne. W Nowym Roku Bratnim będziemy czytać czytania Jego przemówienia z pielgrzymki, pierwszej pielgrzymki 40 lat temu, która była. Ponieważ znam już teksty, które są, zacni bracia i siostry, to jest tak aktualne, że aż po prostu w człowieku porusza wszystko. Dziękujemy również zacnym bratowym i w ogóle szczególnie zwracam się tu do kobiet. Rycerz Jana Pawła II nie chodzi za Benedykt, chodzi za Chrystusem u boku Jana Pawła II. Dlatego pamiętajcie, namówcie też również swoich mężów, swoich synów, aby stanęli tu, gdzie jest źródło, tu przy ołtarzu, nie z tyłu, gdzie można szybko wyjść i może słabiej słychać, ale pamiętajcie, źródło jest tu. Przepędził otchłań czarną.